Dzień dobry, Bartosz Teodorowicz. Zapraszam na informacje. Sejmowe komisje odrzuciły poprawki Senatu, które postulował rozszerzenie prawa do dodatku węglowego na wszystkie gospodarstwa domowe. Pozytywną opinię otrzymały jednak zmiany dotyczące gwarancji i linii kredytowych BGK dla przedsiębiorstw energetycznych. Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisja Finansów rozpatrzyły blisko 30 poprawek senackich do ustawy o dodatku węglowym. Członkowie komisji podjęli decyzję o odrzuceniu poprawek dotyczących objęciem dodatkiem w wysokości 3000 zł wszystkich gospodarstw domowych, niezależnie od wykorzystywanego paliwa do ogrzewania. W ustawie zapisano, iż dodatek węglowy będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe zasilany węglem kamiennym, brykietem lub pelletem. Aby otrzymać bonifikatę na ogrzewanie, należy zarejestrować źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Od 15 do nawet 65 tysięcy osób mogło zginąć na skutek zorganizowanej przez Niemców masakry ludności cywilnej Woli w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku. Akcja wyniszczania miasta była odpowiedzią na wybuch Powstania Warszawskiego. Zbrodniarze nadzorujący masakrę nigdy nie zostali osądzeni. Mówi się, że jest to największa zbrodnia na ludności cywilnej w czasie całej II wojny światowej. Były to rozstrzeliwania, wrzucania granatów do piwnic, następnie palenia, czy palenia również rannych w szpitalach na Woli świętego Łazarza, Karola i Marii. Nigdy nie będziemy w stanie dokładnie ustalić ilości ofiar ludobójczej pacyfikacji mieszkańców warszawskiej Woli, gdyż w większości ciała były palone. Oczywiście były po II wojnie światowej ekshumowane prochy z terenów Warszawy, ale przede wszystkim Woli. Na dzisiaj jest mowa o szacunkach od 15 do 60 tysięcy ofiar na Woli w ciągu tak kilku dni. Wystarczy przytoczyć z 1 sierpnia cytat Heinricha Himmlera do Adolfa Hitlera, że Powstanie Warszawskie jest dla Niemców błogosławieństwem. Wybuch jest błogosławieństwem, żeby zrównać Warszawę, wszystkich mieszkańców wymordować raz na zawsze, bo Warszawa zawsze stanowiła problem w ekspansji Niemiec na wschód przez setki lat. Krzysztof Czabański został ponownie wybrany przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Pod koniec lipca Sejm wybrał trzech członków tego organu, Piotra Babineca oraz ponownie Joannę Lichocką i Krzysztofa Czabańskiego. Z kolei prezydent powołał do Rady posła Lewicy Marka Rutkę. W jej składzie z ramienia tego ugrupowania zasiada także Robert Kwiatkowski, którego prezydent powołał w 2020 roku. Za jego kandydaturą głosowało trzech członków Rady, jeden głosował przeciw, jeden się wstrzymał. Tutaj opozycja się podzieliła w tej sprawie i oznacza to, że Rada Mediów Narodowych się ukonstytuowała. Zaczynamy tę kadencję i w najbliższych kilkunastu dniach pewnie już będzie takie normalne robocze posiedzenie, żeby przyjąć plan działań. Z portu Czarnomorsk w obwodzie odeskim wypłynęły dziś rano trzy statki z ukraińskim zbożem. Jednostki zmierzają do Turcji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Na ich pokładzie znajduje się 57 tysięcy ton ziarna. Tymczasem wczoraj wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski potępił raport Amnesty International, w którym stwierdzono, iż ukraińskie wojsko narusza prawo konfliktów zbrojnych. Zdaniem Zełenskiego organizacja próbuje przerzucić odpowiedzialność z agresora na ofiarę. Raport Amnesty International niestety próbuje objąć amnestią państwo terrorystyczne i przerzucić odpowiedzialność za agresora na ofiarę. Nie ma i nie może być nawet hipotetycznie żadnego usprawiedliwienia dla jakiegokolwiek rosyjskiego uderzenia. W wyniku rosyjskich uderzeń uszkodzonych lub zniszczonych zostało niemal 200 obiektów religijnych, 900 ośrodków medycznych, 2200 placówek oświatowych, dziesiątki uniwersytetów, setki szkół i przedszkoli. Okupanci niejednokrotnie świadomie uderzali z artylerii i moździerzy w kolejki ludzi, w autobusy ewakuacyjne, przystanki transportu publicznego. Rosyjska armia nie powstrzymała się nawet przed atakami na miejsca pamięci ofiar Holokaustu, na cmentarze czy obozy z jeńcami wojennymi w Ołewniwce. Z jakiegoś powodu nie ma raportów na ten temat. Taka amoralna wybiórczość. Każdy, kto nakłada amnestię na Rosję i kto sztucznie tworzy taki kontekst informacyjny, że jakieś uderzenia terrorystów są rzekomo usprawiedliwione albo zrozumiałe, nie może nie być świadomym, że pomaga w ten sposób terrorystom. Poszkodzona albo zrujnowana. Rosyjski sąd skazał na 9 lat więzienia amerykańską koszykarkę Brittany Griner za rzekomy przemyt narkotyków. Kobieta musi także zapłacić grzywnę w wysokości miliona rubli. W reakcji na wyrok Biały Dom złożył Kremlowi propozycję wymiany osadzonych. Władze w Moskwie wyraziły gotowość do omówienia kwestii wymiany więźniów na szczeblu prezydenckim.
Sąd skazuje Britney Griner na karę 9 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 1 miliona rubli. Jesteśmy bardzo zaskoczeni i uważamy, że taki wyrok nie jest sprawiedliwy. Ponadto jest on sprzeczny z dotychczasowym orzecznictwem oraz faktem, że Britney przyznała się do winy. Na pewno będziemy się od niego odwoływać. I to już wszystkie informacje w tym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.